Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o 8 najważniejszych nawykach w twoim życiu. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! W dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć wam o 8 nawykach, które warto wyrobić sobie na całe życie. Nawykach, które pozwolą wam, aby to życie zbudować szczęśliwe, aby cały czas to życie szło do przodu i kierowało się w kierunku waszych marzeń. Zaczynajmy więc. Nawyk pierwszy to jest stałe dążenie do swoich celów. Czyli nauczenie się tego, żeby ustawiać sobie konkretne cele w swoim życiu, które będą oczywiście spójne z naszymi marzeniami i dodatkowo budowania planu do tych celów. To powinien być nawyk, który będzie z tobą przez całe twoje życie, tak żeby nadawał sens twojemu życiu, żebyś cały czas miał właśnie jasno określone, w którym kierunku chcesz podążać, jakimi zasadami chcesz się kierować, jakie życie chcesz zbudować, bo dzięki temu unikniesz po prostu błądzenia, unikniesz cały czas lawirowania w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w tym swoim życiu i będziesz mógł skierować wszystkie swoje moce, czyli po prostu swój czas, energię i pieniądze też w jednym danym określonym kierunku, czyli w kierunku tam, gdzie znajdują się twoje marzenia. To pozwala właśnie uniknąć chaosu w życiu, pozwala również tworzenie takiego planu stworzyć pewną równowagę w naszym życiu, gdzie po prostu nie zapominamy, na przykład skupiając się na pracy o swojej rodzinie, skupiając się na budowaniu biznesu, nie zapominamy również o swoim zdrowiu. Drugi nawyk, który warto sobie wyrobić, to nawyk ciągłego doskonalenia się. Ja bardzo cieszę się, że w swoim życiu wyrobiłem sobie właśnie kiedyś taki nawyk, ponieważ dzięki temu mam codziennie taką dużą potrzebę tego, żeby czegoś nowego się nauczyć. Żeby codziennie przeczytać jakąś książkę. Żeby codziennie na przykład zdobyć jakąś nową wiedzę. Uczyć się czegoś, testować coś, próbować czegoś nowego. Wręcz czuję taki duży niedosyt, jeśli danego dnia nie nauczę się czegoś, jeśli nie zdobędę jakiejś nowej informacji. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ świat, jak wam zawsze opowiadam, cały czas idzie do przodu. Im bardziej rozwija się technologia, tym szybciej ten świat idzie do przodu. Więc jeśli ty się nie rozwijasz, zostajesz z tyłu. Będzie ci trudniej zarabiać pieniądze, trudniej pracować, trudniej utrzymać się na rynku, no i trudniej nadążyć po prostu za rzeczywistością. Dlatego ważny jest cały czas ten rozwój. Zwłaszcza, że jest on jedną też z naszych potrzeb, podstawowych ludzkich potrzeb. To jest potrzeba, żebyśmy stawali się lepsi, zdolniejsi, żebyśmy cały czas szli do przodu, jeśli chodzi o nasze umiejętności i naszą wartość. Jeśli nie mielibyśmy takiej potrzeby, no to cywilizacja nigdy nie posunęłaby się do przodu, a właśnie dzięki temu, że mamy to wbudowane naturalnie w siebie, że chcemy cały czas się rozwijać, cały czas pokonywać jakieś swoje słabości, no to sprawia nam to, że jesteśmy ludźmi spełnionymi. Punkt trzeci to jest sport i odpowiednie żywienie, czyli dbanie właśnie o swoje zdrowie. Dbanie o swoje zdrowie i to niekoniecznie musisz być od razu maratończykiem, niekoniecznie od razu tak jak ja musisz przejechać i przepłynąć Ironmana, niekoniecznie musisz wykonywać jakieś bardzo ciężkie treningi. Chodzi o to, żeby po prostu ten nawyk uprawiania sportu, nawet jeśli to mają być twoje codzienne spacery, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma kondycję, żeby biegać, nie każdy ma ochotę, żeby biegać, nie każdy, może ktoś ma jakieś przeciwwskazania medyczne, ale pójść na spacer z psem, czy ze swoją rodziną, czy nawet samemu gdzieś do parku, po prostu przejść te 2, 3, 5 kilometrów, naprawdę może zdecydowana większość ludzi, a będzie to miało zbawienny wpływ w długim terminie na twoje zdrowie. Z tym wiąże się też oczywiście odpowiednie żywienie, czyli żeby nie traktować swojego organizmu jak śmietnika, tylko żeby po prostu odpowiednio go odżywiać, a nie tylko po prostu wrzucać coś, co masz pod ręką do swoich ust i do swojego żołądka. Zanim przejdziemy do następnego nawyku, to chcę, moi drodzy, was gorąco zaprosić na 2 darmowe szkolenia, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę. O godzinie 13 będę was uczyć marketingu internetowego, więc jest to szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy już mają biznes, chcą mieć swój biznes, bądź w jakikolwiek sposób zarabiać pieniądze przez internet. Szkolenie jest darmowe, o godzinie 13. Jeśli chcesz się na nie zapisać pod tym filmem, w komentarzu przypiętym i też w opisie, znajdziesz link właśnie wyzwanie90dni.pl, łamane przez akademia-biznesu. Zapisz się teraz, warto skorzystać z tej wiedzy, gdzie indziej na jakichś kursach płatnych musiałbyś zapłacić kilka tysięcy złotych za tą samą wiedzę, którą tu dostaniesz za darmo. Ale poprowadzę dla was też drugie szkolenie o godzinie 17 i będzie to szkolenie na temat zarządzania swoimi finansami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać swoimi pieniędzmi z miesiąca na miesiąc i robić to nie tylko efektywnie, ale
przede wszystkim w prosty sposób. Żeby zajmowało ci to nawet parę minut w skali miesiąca, ale żebyś ty miał kontrolę nad swoimi pieniędzmi i również jak nauczyć się właśnie, żeby zaplanować swoją finansową przyszłość nawet na 10-20 lat do przodu, to to szkolenie jest właśnie dla ciebie. Szkolenie jest również darmowe, również jest bardzo cenna i wartościowa wiedza na nim, więc pod tym filmem też znajdziesz linka wyzwanie90dni.pl/webinar. Zapisz się od razu na te obydwa szkolenia, ponieważ no taką wiedzę, żeby gdzieś zdobyć, musiałbyś zapłacić kilka tysięcy złotych. Tutaj dostaniesz ją ode mnie za darmo. Zwłaszcza, że jeszcze przez internet, więc nigdzie nie trzeba jeździć. A my przechodzimy do następnego punktu, czyli punkt czwarty. To jest dobre spanie, odpowiedni sen. Zadbaj o swoją jakość snu. To jest niesamowicie ważny czynnik. Niesamowicie ważny czynnik. Ja na przykład mam tak w swoim organizmie, że jeśli się nie wyśpię jedną, dwie noce, od razu czuję, że spada mi odporność, łapią mnie jakieś choroby. Zresztą teraz właśnie mam troszkę katar, ponieważ właśnie miałem kilka nocy, kiedy nie dospałem i momentalnie to czuję, po prostu od razu odbija się to na kondycji mojego organizmu. Ty na pewno też tak masz. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, natomiast każdy człowiek potrzebuje snu. O ile bez wody jesteśmy wytrzymać, no, w stanie parę dni. Mój znajomy bez jedzenia wytrzymał ostatnio 40 dni. O tyle bez snu. Jeśli kilka nocy byś nie spał pod rząd, to już momentalnie zaczną ci się objawy, różne urojenia, objawy choroby psychicznej, a myślę, że po tygodniu czy dwóch może to nawet grozić śmiercią, więc sen jest niesamowicie ważny i warto zadbać o odpowiednią właśnie swoją jakość snu i oprzeć to o odpowiednie nawyki. Wiadomo, nigdy nie będzie idealnie, słuchajcie, te nawyki, o których dzisiaj tutaj mówię, to nigdy nie będą wyglądać tak, że ty po prostu dzisiaj zaczniesz i przez najbliższych 40 lat życia codziennie będziesz robić wszystko idealnie tak jak się da. Tak nigdy nie będzie. Zawsze będą jakieś właśnie wypadki losowe, zawsze będą sytuacje, w których po prostu no nie masz ochoty czegoś robić i tyle. Ale chodzi o to, żeby wyrobić sobie nawyk, bo to, że w ciągu tygodnia na przykład właśnie wyśpisz się 6 nocy, a jednej nie, to jeszcze nie wpłynie negatywnie na twoje zdrowie. Natomiast jak zaczniesz 3-4 noce w ciągu tygodnia właśnie chodzić niewyspany i zarywać te noce, to zobaczysz, że momentalnie odbije się to na wszystkich obszarach twojego życia, na twoim myśleniu, zdrowiu i na wszystkich innych rzeczach. Więc warto właśnie oprzeć swoje spanie o konkretne nawyki, czyli ułożyć sobie nawyk po prostu pójścia do spania. Ja wam opowiadam tutaj bardzo często na kanale, w różnych filmach właśnie, jak zadbać o dobry sen. Na przykład wieczorem, żeby nie siedzieć przed ekranem komputera czy telefonu, ponieważ to niebieskie światło sprawia, że twój organizm no, nie wydziela melatoniny, która jest odpowiedzialna właśnie za spanie. Żeby wieczorem przewietrzyć sobie sypialnie, żeby zadbać o dobry materac, wygodną poduszkę, o odpowiedni właśnie komfort swojego snu, odpowiednie dotlenienie pokoju, w którym śpisz. Rano też, żeby nie robić pierwsze co robisz, to sięgasz po telefon, po Face'a i jakieś inne rzeczy, tylko zacząć swój dzień od swoich własnych rzeczy, żebyś miał odpowiednio właśnie ustalony ten swój schemat spania, czyli odpowiednio szedł spać o danej godzinie, wstawał o danej godzinie. Jeśli to ułożysz, będzie ci dużo łatwiej po prostu w życiu, niż kiedy cały czas, każdego dnia chodzisz inaczej spać i twój zegar wewnętrzny jest rozregulowany i dodatkowo nie masz żadnego wyrobionego nawyku tutaj pozytywnego. Kolejnym punktem to jest odkładanie pieniędzy i budowanie majątku. Też coś jest ważnego w tym na całe nasze życie, ponieważ no, finanse, tak jak właśnie spanie, jedzenie, sport, doskonalenie się czy dążenie do celów, te poprzednie rzeczy, które wymieniłem, to jest coś, co jest ważne dzisiaj dla ciebie, za tydzień, za miesiąc, za rok, za 5 lat, za 10 lat i za 20 lat. Bo raczej nie przewiduję i nie słyszałem, żeby ktoś przewidywał, oprócz jakichś zagorzałych komunistów, że kiedykolwiek zniknie pieniądz z naszego życia. Więc zawsze będziemy musieli dbać o te swoje pieniądze i dbać sami. Jeśli dasz jakiemuś bankierowi, żeby zadbał o twoje pieniądze, czy doradcy finansowemu, no to sam się zastanów, czy on będzie miał na celu twoje dobro, a może swoje dobro i wysoką prowizję z jakichś tam produktów, które ci zaoferuje, nie? Finansowych. Więc trzeba dbać o swoje pieniądze, budować swój majątek przez całe swoje życie, tak żeby później zostawić jeszcze coś swoim dzieciom i wnukom, a nie zostawiać im długi. Więc dlatego w niedzielę, przypominam ci, jest to szkolenie bardzo ważne, na którym dam wam, moi drodzy, bardzo łatwe strategie, ale bardzo też skuteczne, właśnie jak zarządzać swoimi pieniędzmi i z miesiąca na miesiąc, i w perspektywie też na przykład 20 lat. Kolejna sprawa. Punkt szósty. To jest co, żeby wyrobić sobie nawyk dbania o wysokiej jakości czas spędzony ze swoimi najbliższymi. Dlaczego to jest znowu takie istotne? Ponieważ bardzo często ludzie w gąszczu jakichś swoich obowiązków, pasji, celów, budowania kariery zapominają o tym, co jest najważniejsze. Że tak naprawdę pod koniec dnia nie liczy się to, ile mamy pieniędzy i jakie sobie fajne kupimy telefony, samochody, telewizory, czy jeszcze jakieś inne dobra materialne. Liczą się najbardziej relacje z innymi ludźmi. I to relacje
relacje z naszymi najbliższymi, czyli właśnie z rodziną, z przyjaciółmi, i warto o nie dbać na stałe, czyli wyrobić sobie nawyk. Wyrobić sobie nawyk. Ja staram się, przylatuję do Polski przeważnie raz na rok, no teraz będę w co pół roku, bo wypadło parę spraw, ale przyjeżdżam raz na rok, przylatuję, no, bo to trochę daleko. I staram się, jak przylatuję na przykład na miesiąc, staram się, no nie zawsze się to uda w 100%, natomiast staram się odwiedzić całą moją rodzinę. Czyli odwiedzić wszystkich wujków, kuzynów, oczywiście moich rodziców, brata, z nimi spędzić jak najwięcej czasu, żeby przynajmniej to spędzać. Ze swoimi rodzicami staram się raz na tydzień, w niedzielę przeważnie, porozmawiać te 2 godziny na Skype'ie, żebyśmy cały czas mieli dobry kontakt. I dzięki temu, że ja to oparłem o swoje nawyki, czyli nie o coś, że a jak sobie przypomnę za 20 lat, to może odwiedzę jakiegoś wujka, nie wiadomo czy jeszcze będzie na tej ziemi, to by było bez sensu. Tylko oparłem to o konkretne nawyki. Przylatuję do Polski na miesiąc, okej, okay, w tym czasie odwiedzam rodzinę. Jest niedziela, okej, okay, 2 godziny zawsze po południu rozmawiam sobie z moimi rodzicami, nie? I dzięki temu mam to ogarnięte. To samo jeśli chodzi o przyjaciół. Też się staram spotkać z moimi przyjaciółmi, jak jestem w Polsce. Oni z kolei tutaj dosyć często przylatują do mnie, do Tajlandii, więc też mam te sprawy po prostu ogarnięte. I staram się również, jeśli spotykam się z tymi ludźmi, to nie po to, żeby narzekać. Nie po to, żeby siedzieć na telefonie i milczeć w towarzystwie, kiedy oni siedzą na telefonie, i ja na telefonie. Tylko staram się być z nimi wtedy w 100%. Czyli nawet jeśli spotkam się z kimś z rodziny raz na rok, na te parę godzin, to żeby być 100% tu i teraz właśnie z nimi, a nie gdzieś myślami w innych miejscach, czy robić coś innego, nie? Więc to jest ważne też właśnie dobrej jakości czas ze swoimi najbliższymi. Nie tylko, żeby spędzać czas, ale dobrej jakości czas, kiedy jesteś dla nich w pełni, w 100%, jesteś obecny, kiedy się z nimi spotykasz, interesuje ci się co u nich, możecie nawiązać tą więź, a nie właśnie siedzieć na telefonach, czy robić jeszcze jakieś inne bzdury. Kolejna sprawa, punkt 7, to jest regeneracja. Czyli bardzo ważna rzecz. Pamiętasz, na początku tego filmu wspomniałem o realizacji celów. Żeby przez całe życie mieć jakieś cele, realizować swoje cele. Dzięki temu unikniesz wypalenia, unikniesz właśnie takiego błądzenia w życiu, czy po prostu marnowania swojego życia. O tyle tak samo ważne jest to, żeby się regenerować. Czyli żeby mieć czas, kiedy jesteś w stanie odpocząć od pracy, od sportu, nawet czasem od najbliższych, czyli również, żeby zachować tu pewną równowagę. Czasem mieć czas dla siebie. Ja nawet jak jesteś, masz żonę czy męża, dzieci, swoją najbliższą rodzinę, to czasem, żeby to, tej rodzinie dać sobie odetchnąć, nie? Żebyś miał tą chwilę, żeby za nimi potęsknić. Wyjść z kumplami na piwo na przykład, czy gdzieś ze znajomymi się spotkać, niekoniecznie tachać całą swoją rodzinę ze sobą, tak żebyś mógł właśnie zatęsknić chwilę za tą swoją rodziną. Jeśli uprawiasz jakiś sport, to, a uprawiasz go może intensywnie, to na pewno już się nauczyłeś, że ważna jest tam regeneracja. Równie ważna, o ile nie ważniejsza niż same treningi. Tak samo jest w innych obszarach naszego życia. W biznesie. Czasem trzeba ten biznes. Czasem ja miałem tak w swoim życiu, wiesz, że były jakieś duże problemy w moim biznesie. Czasem wręcz problemy, które wydawały mi się wtedy katastrofą. I siedziałem na przykład parę dni intensywnie, cały czas nad nimi myśląc, dumając, jak je rozwiązać, i pustka w głowie, i zero rozwiązań, i nic nie przychodziło mi do głowy. A wystarczyło, żeby na jeden dzień zrobić sobie wolne, pojechać gdzieś po prostu, popłynąć. No, ja tu na wyspy lubię pływać u nas. Czy gdzieś po prostu wyrwać się z domu, zapomnieć o tej pracy. Na drugi dzień z czystym właśnie, wypoczętym umysłem siadałem do tego i w 5 minut znalazłem od razu rozwiązanie, jak poradzić sobie z jakimś danym problemem. Więc tobie też polecam, żeby to zrobić. Czasem nasz umysł funkcjonuje w ten sposób, że on z jakichś różnych informacji, które tam gromadziliśmy od początku w zasadzie swojego życia, później na podstawie właśnie kognitywistyki, czyli na podstawie myślenia, rozumowania, łączy te informacje razem i znajduje jakieś rozwiązania problemów, nie? Problem solving po angielsku. I zresztą uczę się właśnie teraz tego do doktoratu, książki tutaj są o właśnie human learning i właśnie o różnych teoriach uczenia się i rozwiązywania problemów, piszę teraz doktorat. I nasz umysł w ten sposób funkcjonuje, że on po prostu no, na podstawie właśnie tych wszystkich informacji, które ma, i na podstawie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, znajduje jakieś rozwiązania. I często jeśli ten umysł jest zmęczony, jest przeciążony, to nie jest w stanie dotrzeć do odpowiednich informacji, nie jest w stanie szukać między nimi tych połączeń. Po prostu jest przemęczony i mimo tego, że rozwiązanie gdzieś tam jest, to ty nie jesteś w stanie go wysupłać z tej swojej głowy. I warto wtedy wypocząć, dać naszemu umysłowi odpoczynek od danego tematu, żeby on troszkę się tam w środku przetasował, żeby trochę podziałały inne jego obszary. Posłuchać muzyki, obejrzeć film, iść na spacer, zrobić cokolwiek innego, żeby ten umysł miał szansę się rozpocząć, żeby miał szansę odpocząć, troszeczkę się tam przegrupować w środku,
wszystkie substancje chemiczne i tak dalej. I później jak siadasz do problemu, momentalnie rozwiązanie może przyjść samo, no albo czasem po chwili główkowania się tam pojawia. Więc warto pamiętać o tej regeneracji. Punkt ostatni, punkt ósmy, to jest uśmiech. To jest uśmiech, czyli to po prostu, żeby uśmiech był z tobą przez całe życie. Nagrałem kiedyś film o tym właśnie u nas na kanale. Dlaczego tak ważnym jest, żeby się uśmiechać? Dlaczego tak ważnym jest, żeby właśnie iść pozytywnie przez życie? Uśmiech daje nam tak wiele rzeczy. Daje nam przede wszystkim no, już plusy w funkcjonowaniu naszego organizmu, w funkcjonowaniu w ogóle naszego mózgu. Nasz mózg może być tak naprawdę w jednym stanie w danym momencie. Czyli jeśli się czymś martwisz, możesz się tylko martwić, ciężko się czymś cieszyć, nie? Jeśli na przykład się czymś cieszysz, uśmiechasz się, to ciężko, żebyś się martwił. Więc im częściej będziesz się uśmiechać, im częściej będziesz ten stan wyzwalać w swoim umyśle, raz, że będziesz szczęśliwszy, dwa, przyzwyczajasz i uzależniasz swój umysł od tego właśnie pozytywnego myślenia, od uśmiechania się, od pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Inni ludzie będą na ciebie lepiej reagować. Wiele jest jeszcze innych plusów tutaj. Będziesz mieć, no, zdrowotne plusy, są udowodnione też naukowo, lepiej funkcjonuje układ odpornościowy i tak dalej, bla, bla, bla. Jest tego mnóstwo. Bezapelacyjnie uśmiech jest czymś dobrym. Bardzo szkoda, że na przykład jak ja byłem młody w Polsce, to bardzo często dresy gdzieś po ulicach łaziły. Teraz jest ich mniej albo prawie nie ma. Już jest dużo tego mniej, ale na przykład te 20-25 lat temu były dresy i one zawsze: co się gapisz, co się śmiejesz, co rzeżysz zęby, zawsze gdzieś tam zaczepiały. Ktoś się uśmiechał w autobusie, od razu musieli gościa zaczepić i zdjąć. I przez to ludzie łazili tacy ponurzy. Oczywiście więcej rzeczy miało na to wpływ, nie? Ale ludzie łażą ponurzy. Tutaj, gdzie mieszkam, w Tajlandii, uśmiech jest naturalną rzeczą dla ludzi. Czyli o ile w Polsce naturalnym jest jeszcze, bo już młodsze pokolenia troszkę z tego wyrastają, ale naturalnym jest, co tam słychać, o, stara bida, i narzekanie, i na to jestem chory, i to mi się nie udało, i tak dalej, i zły rząd, źli politycy, nie? Ludzie bardzo często właśnie budują relacje, czy w ogóle rozmawiają właśnie na takie tematy. O tyle tutaj w Tajlandii naturalnym jest to, że jak się z kimś spotykasz, w ogóle z kimś złapiesz kontakt wzrokowy, to ludzie się uśmiechają do siebie. I to jest naturalne, wynika z zewnątrz. Mnie bardzo śmieszy to, jak widzę często w komentarzach, na przykład tu na kanale, czy pod innymi filmami, gdzie ktoś robił ze mną wywiad i ludzie komentują, co ten gość tak się śmieje cały czas, o, nieszczery uśmiech, bebebe, tego typu różne jakieś teksty. A to jest po prostu część mojej osobowości. Jak to może być nieszczere? Skoro jest to część, ja tak żyję na co dzień, po prostu uśmiecham się, uwielbiam to. I dzięki temu moje życie jest dużo lepsze. I życie też osób, które są dookoła mnie, na pewno też jest wyższej jakości, niż jakbym chodził i cały czas był ponury. Więc polecam też wyrobić sobie taki nawyk, zobaczysz, będzie ci łatwiej, a ci markotnicy tacy, którzy tylko cały czas by na wszystko narzekali, no a pytanie, czy chcesz ich mieć dookoła siebie w swoim życiu, nie? Więc, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Chcę wam przypomnieć też, że do wtorku, czyli do jutra, macie tutaj promocję na bilety na Szkołę Wygranych. Linka wklejam też właśnie w komentarzu, bo są po raz ostatni w najniższych możliwych cenach, więc warto z tej promocji skorzystać, bo słuchajcie, Szkoła Wygranych 2020, 11 stycznia. Będzie to najpotężniejsza impreza motywacyjna, jaką kiedykolwiek moglibyście sobie wyobrazić. Mamy wynajęty Tauro Arena Kraków, salę na 20 tysięcy osób. Potężną salę, słuchajcie, i będziemy mieć takie nagłośnienie, będzie taka impreza, połączona jeszcze ze szkoleniem, że po prostu wszyscy wypadną z butów. Ciężko nawet określić, moi drodzy, skalę tego wydarzenia, bo czegoś takiego Polska i Europa nie widziała. Więc radzę sobie rezerwować bilety, póki jeszcze są w niższych cenach, bo później tylko będzie płacz i zżytanie zębów i będziecie narzekać, że bilety są drogie. Więc korzystajcie teraz, moi drodzy, mimo tego, że zostało troszkę miesięcy do tego, warto sobie zarezerwować te miejsca. No a w niedzielę dwa darmowe szkolenia specjalnie dla was, więc przypominam, żeby się zapisać. No i moi drodzy, jeśli film wam się spodobał, wrzućcie tą łapę w górę i jakiś komentarz, żeby te algorytmy YouTube'a lepiej go promowały i więcej osób mogło zobaczyć nasze filmy. Więc do zobaczenia i w niedzielę na dwóch szkoleniach, i w styczniu na Szkole Wygranych. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Ja